nawet omijając przeszkody, tak jak tamy. Zazumowaliśmy w Luksorze, gdzie około godziny 16 udaliśmy się zwiedzać świątynię. Jest to jeden z dwóch największych zabytków wschodniego Egiptu. Budowa tej świątyni została zakończona za Ramzesa II. Przed wyjściem stoiło 6 jego pomników, królowej Nefertari i ich córki. Przed wejściem również znajdują się dwa obeliski 25-metrowe. Niestety możemy oglądać tylko jeden, bo drugi został wywieziony do Paryża. Większość hieroglifów w tej świątyni przedstawia Ramzesa II, walczącego z heretykami. Świątynia była tylko zasypana, dlatego logiczne było, że budowywany budynek, tak jak tutaj meczet, który jest czynny. Świątynię w Luksorze ze świątynią w Karnaku łączy 3-kilometrowa aleja sfinksów. Robi niesamowite wrażenie, naprawdę warto zobaczyć.
odwiedzania udaliśmy się na przejażdżkę bryczką po Luksorze nocą. Bardzo ciekawie jest zobaczyć inne miasto z takiej perspektywy.